Cześć. Siemano. Dzisiaj nietypowy odcinek w sumie. Dzisiaj ja rządzę. Tak, był smalec z białej fasoli. A teraz będzie smalec po prostu ze świni. Cześć, potrzebny nam tak, kilogram słoniny, pół kilo boczku wędzonego, dwie cebulki i to wszystko trzeba pokroić w kosteczkę, a później wrzucimy najpierw słoninę do garnka, jak już się tłuszcz rozpuści, dorzuci się boczek. A na sam koniec dorzuci się cebulkę. Działamy z krojeniem. Kroimy mniej więcej na takie długość kostki. Może ciut mniejsze. Co najważniejsze, się wrzuca na zimny rondel. Żeby jak najwięcej się utopiło to wróć. Jak nie macie ostrykorzy, to polecam zmrozić troszeczkę słoninę, żeby ona się fajnie kroiła. Jeszcze powiem podczas krojenia słoninki, że potrzebne nam sól i pieprz do smaku. Chodzi o dobór słoniny, to polecam wyszukiwać sklepów, które sprzedają od okolicznych was masarni rzeczy, bo naprawdę jakość jest lepsza niż w sklepach normalnych. O wiele lepsza, nawet widać. Jarek już kończy, mam warząchwie mocy i stawiamy garnek na malutkim ogniu, żeby nic nam się nie przyspawało, że tak powiem, do garnka i często zawartość mieszamy. W międzyczasie sobie pokroimy zwykły boczek, wędzony, proszę bardzo, prawdziwy wędzony boczek. Nie jakaś sklejka z supermarketu. To jest bardzo ważne. Przy zrobieniu normalnego, prawdziwego smalczyku, tak zwanego, właśnie, trzeba używać naprawdę dobrych produktów. Z tego względu, że to wiąże się ze smakiem, aromatem, z tym, że swoich gości, przyjaciół zachwycicie. A że ja tak się wtrącę, dajemy koperek.
możemy dawać koperek. Nigdy nie jadłem z koperkiem. Nie jadłeś u mnie z koperkiem? Nie, bo nie było z koperkiem. Było, ostatni smalec co jadłeś to było z koperkiem. Ale najwyraźniej było go za mało. Dokładnie, był tak dobry, że nie dopamiętałem. Było tak dobre, tak daleko, tak dawno. No to zrobimy z koperkiem. I od razu powiem, że smalec swój własny, no trochę czasu zajmuje i uzbrojcie się w cierpliwość. O właśnie, co do prawdziwego boczku. Proszę, zobaczcie jaka jest tekstura. Nie ma mniej więcej w tym miejscu takiej sklejki galaretowatej z powięziami, gdzie świadczy o klejeniu mięsa i kleju, który jest bardzo toksyczny. To jest właśnie prawdziwy boczek. Jeszcze dopowiem odnośnie boczku. Boczek dodajemy jak już smalec... Dobrze mówię smalec? Jak smalec nam się rozpuści, zrobią się skwarki, to dodajemy boczynek. Słonina. I jeszcze jedno, jak słonina nam się rozpuści, zrobią się skwarki, dopiero dodajemy boczek, żeby się trochę zarumienił, bo temperatura jest dość ostra, że tak powiem. Więc dopiero wtedy. Boczuś mamy już pokrojony, kosteczkę, czekamy aż się delikatnie rozpłynie nasza słonina, żeby boczku nie przypalić, wtedy go zrzucamy, czekamy aż się rozpuści, delikatnie przyrumieni i na samym końcu pokrojoną cebulę. Też w kosteczkę. Odstawiamy sobie. Zjum. To nasza cebula. Ponoć bardzo ostra. Pewnie zaraz się popłaczemy. Odjeżdża talerzyk. Tak, to można pracować, a nie wszystko samemu. Wygodniej jest, to na pewno. I to bardzo. Lepiej niż w restauracji normalnie na kuchni. Tym bardziej, że ja jestem panią smalczu, bo to nie mój pierwszy smalczyk. No, powiem wam, że Agata to robi smalec, że mucha nie siada. Najlepszy smalec, jak kiedykolwiek jadłem. No bo smalec gumowy jest najlepszy, tylko że dużo czasu zajmuje jak się robi samemu. Już w bólu i cierpieniu pokrojona cebula. Takie skórki, kostki, które mamy z boczku, najfajniej jest zostawić, zamrozić, jak będziemy robić jakiś wywar, do sosu wrzucić, roztopi się, dodać jakiś ziół. Tak, wtedy do mamy... zup się skórki nadają. Tak, dokładnie. Albo do zup. Wtedy mamy fajny smaczek jeszcze dodatkowo, takie umami. I wracamy, nagramy sobie garnek, jak wygląda nasz smalczyk. Tak, zobaczymy. Tutaj nasza pani Agata troszeczkę się krząta. Troszeczkę uśmiechu. Już tłuszczyk trochę poszedł, ale naprawdę mówię wam, uzbrojcie się w cierpliwość, bo robienie smalcu to minimum
2 godziny i to minimum. Minęła już prawie godzina od postawienia garnka na ogień, teraz dorzucamy boczynek. Bierzemy waszą okwę mocy. I czekamy dalej. Jakbyście mieli bardzo chudą słoninę, poratuje was kostka smalcu. Niekoniecznie cała, ale można sobie kawałeczek uciąć. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Minęło 40 minut. Teraz wyłączamy gaz i dodajemy cebulkę. Zaraz dodamy koperku. Ale to jak się cebulka trochę podsmaży, bo można normalnie na wyłączonym ogniu, bo olej i tak jest gorący, tłuszczyk. Więc koperek dodaje się przed wsadzaniem do słoiczków. My mamy przygotowane takie malutkie. I będziecie widzieć na zdjęciu, jak to wygląda.